Jasnym Kuipertem wyprowadza obie reprezentacje. Mecz Polska-Czarnogóra. Więcej jest obaw niż nadziei. Tylko zwycięstwo je przedłuży, ale żeby wygrać, trzeba zagrać mecz, który zapadnie w pamięć. A następnie Austrią. Ale czy stać na to reprezentację Polski? Myślę, że tak. Trener zdecydował się na ustawienie i skład z drugiej połowy meczu z Danią. Stawia na ofensywę, podejmuje ryzyko i...
mobilizuje naszych zawodników. Waldemar Fornalik do uważnej gry, musi być tutaj wsparcie, powrót Klicha Zielińskiego, a tymczasem groźna sytuacja i możemy stracić bramkę. Tak, jedna groźna sytuacja, moment nieuwagi, podpowiadał przed momentem Fornalik, żebyśmy uważali, a Demjanowicz, specjalista od trudnych bramek z Anglią, z Ukrainą, kiedy mieliśmy przewagę, podbramkowe sytuacje, strzela bramkę na 1-0. Sytuacja nie do wytłumaczenia. To jest ten pojedynek, który Kamil Glik przegrywa, wyjście na czystą pozycję i w sytuacji sam na sam z bramkarzem z dalszej odległości Demjanowicz, to król strzelców Ligi Koreańskiej. To jest piłkarz, który w klasyfikacji strzelców, jeśli chodzi o gole strzelone w tej najwyższej klasie rozgrywkowej we wszystkich ligach, jest na siódmym miejscu, wyprzedzając takich piłkarzy jak Ibrahimowicz. Czy... Tak, ale Marcin, nie wiem, czy się zgodzisz. Znowu ten początek był inny niż spotkanie. Krzyniak, sobota. No, chcemy, żeby zagrał takie spotkanie, jak grał choćby Robert Lewandowski. No liczymy, że wreszcie Robert przełamie się, że na tym stadionie przypomnę. Kto wie, jak do tej sytuacji się zabrać. Występach reprezentacyjnych dla Czarnogóry, a tymczasem szansa Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski pole karne między dwójką stoperów. Robert! Tak, tak! Wreszcie się przełamuje! Na to czekaliśmy! Odpowiedź biało-czerwonych! Wspaniała! Ale to jest ta akcja dla napastnika, która czasem potrafi zmienić myślenie. Tutaj złapał tą bezpańską piłkę, zdecydował się na podciągnięcie jej. Moment takiego zawahania w polu karnym, ale ten strzał i piłka tańczy w siatce. To jest ten moment, gdzie napastnik powraca do dawnej formy. Marcin, to jest dla ciebie analiza. W końcu przecież lata całe grałeś na tej pozycji. Tutaj dwóch obrońców, mimo wszystko poradził sobie w asyście dwóch kryjących go defensorów. Strzał, nie powiem, że mierzony. Czuł, że jest na 16 metrze, wykonał strzał. To, co czasem powtarzają trenerzy. No, ale... Strzel, daj bramkarzowi szansę popełnić błąd. Ale to był ten Robert z Borussii, kiedy potrafił ściągnąć na siebie obrońców. Kiedy zachwycał grą, czy to w Bundeslidze, czy też w Champions League. Oni też wezmą odpowiedzialność za rozgrywanie akcji. Z zachowaniem. To jest to, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Te wybory Lewandowskiego w Borussii Dortmund. Czy jest Reus, prawda? Czy jest Gündogan? Teraz doszedł Mkhitaryan. Jest Błaszczykowski. Musiał ktoś tutaj wesprzeć Roberta, bo on bardzo często był osamotniony w tej walce z obrońcami. Nie miał do kogo odegrać piłki.
Co więcej, kiedy ta piłka będzie kierowana do Roberta Lewandowskiego, szybcy Kuba Błaszczykowski i Waldek Rychowiak. On rozpoczyna akcję naszej drużyny. Jędrzejczyk, kolejne ofensywne wejście. Przeprosił partnera z drużyny. Cały czas widzimy, jak reaguje na złe ustawienie prowadzonej przez siebie drużyny Branko Bronowicz. To drugi mecz w historii Polski z Czarnogórą. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie w Podgoricy, w którym zaczynaliśmy eliminację, zremisowaliśmy 2-2. Dobra akcja Zielińskiego, pole karne, jest tam Lewandowski i znowu dobrze ustawiony. Nie gra regularnie, zagrał 4 z 7 spotkań, świetne warunki fizyczne, grał w pierwszym meczu w Podgoricy, zresztą jest... Mimo wszystko ta pierwsza wykorzystana sytuacja naprawdę buduje zespół. Wykorzystując błąd naszej obrony, a w zasadzie gry obronnej polskiego zespołu. Sobota faulowany. Ale z drugiej strony no niesamowite wyrachowanie. Schowani za podwójną gardą pozwolili Polsce przejąć inicjatywę po to, żeby w odpowiednim momencie skontrować się, wykorzystać. Lewandowskiego, który będzie miał ciężkie dzisiaj. Akcja Soboty, ale nie było tam Kuby Błaszczykowskiego, przeniósł się wprawdzie z prawej na... Grał we wszystkich dotychczasowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata. Lider naszej... Nos, łamana przegrona nosowa podczas treningu swojej drużyny, już po operacji. Sobota. Czy dalej będą kontynuować ten styl, który prezentował? Dziudowicz, wsparcie Wawrzyniaka, do Soboty, odegranie do Glika. Zieliński, Sobota, Polacy po obwodzie. W środku był Błaszczykowski, Lewandowski pewnie do niego będzie zgrywał, gdzie Kuba... żeby się troszeczkę, mówiąc po piłkarsku... Klik, okazja, Zieliński, może być 1-0, ależ broni Bożą! W spotkaniu zdań, zejście Błaszczykowskiego do środka, przesunięcie się Soboty, jest wymienność pozycji, to już nie jest taka schema. Wawrzyniaka ma tutaj wybór między Sobotą a Klichem, wygrał Sobotę. Sobota, no wreszcie są... Zrobił, co było. Dominowany jeden przez drugiego. 100%, że mimo wszystko coś mu tam dokucza i ten krok nie jest tak pewny, jak powinien być. Sebastian Benisz, którego widzieliśmy w spotkaniu z Ukrainą.
Zorganizuj świetne darzenie. Dowiedz się więcej o naszej Państwo za bardzo dobry domin i wsparcie dla naszej drużyny.
dane sytuacje. To jedno, co ciśnie mi się na usta. Wydaje mi się, że w meczu, w którym reprezentacja wreszcie ma 3-4 sytuacje, wreszcie gra odważnie, musi strzelić tego drugiego gola. Natomiast czuć było różnicę. Widać było, że trener Fornalik wprowadził zmiany, że zdecydował się na ten bardziej ofensywny wariant i muszę powiedzieć, że dało to rezultaty. Naprawdę pracowali tutaj niesamowicie w tym spotkaniu. Owszem, były błędy stoperów, może nie wszystko jeszcze tak funkcjonowało, ale to wprowadzenie jednak Klicha, Zielińskiego, postawienie na młodych, odważnych chłopaków dało jakieś możliwości, przełamanie się Roberta Lewandowskiego i wydawało się, że jest blisko. A tak na dobrą sprawę przecież tam przy tej sytuacji, którą pewnie będą nasi eksperci analizowali, Marcin, to sędzia podniósł chorągiewkę, co strzelał Sobota. No nie wiem, czy było tak, jak interpretował to arbiter, prawda? No chyba Błaszczykowski nie może uwierzyć, że ta bramka, którą strzelił. No to w takim razie my tyle, a teraz już Waldemar Fornalik rozmawia. Jak Jagiełło pod Grunwaldem wybił Niemcom z głowy sukces, jak Chodkiewicz pod Kirchholmem Szwedom dał nauczkę, tak jak Szarbach lato w Niemczech Domarski na Wembley, jak się zdarzył cud nad Wisłą, niech zdarzą się kolejne. Polska, razem damy radę. Polska, nie jesteś nigdy sam. Polska, my jesteśmy razem. Polska, nikt nie zatrzyma nas, bo kiedy Polska gra, jesteśmy zawsze razem, bo kiedy Polska gra, razem damy radę. Jak Kazimierz Górski został Kazimierzem Wielkim, Czarniecki poprzez morze, poza Boże Szwedzkim, jak Sobieski szedł na odsiecz Europie pod Wiedniem, jak się zdarzył cud nad Wisłą, niech nam zdarzą się kolejne. Polska, razem damy radę. Polska, nie jesteś nigdy sam. Polska, gdy jesteśmy razem. Polska, nikt nie zatrzyma nas, bo kiedy Polska gra, jesteśmy zawsze razem, bo kiedy Polska gra, razem damy radę. I razem! Polska, razem damy radę. Polska, właśnie, nie jesteś nigdy sam. Polska, gdy jesteśmy razem. Trzyma nas Polska, razem damy radę. Polska, nie jesteś nigdy sam. Polska, gdy jesteśmy razem. Polska, nikt nie zatrzyma nas, bo kiedy Polska gra, jesteśmy zawsze razem, bo kiedy Polska gra, razem.